Hejka, witam Was w drugim odcinku z tej jakże wspaniałej serii Prawdziwe Porady. Ta! I dzisiaj przyjrzałem sobie komentarze i wybrałem kilka do ankiety. Ludzie, proszę, lekujcie te komentarze, bo ja nie wiem, które wybierać. I wygrało: jak zjeść ciastko i mieć ciastko. Dobrze. Zapewne wielu z Was powie, że to nie do rozwiązania. A ja powiem: przyjmuję to wyzwanie. Pierwszy sposób. Zapewne pamiętacie naszych wspaniałych kolegów kosmitów z poprzedniego odcinka. I jeśli macie jeszcze nerkę, możecie skorzystać z ich usług taksówkarskich. Musicie poprosić, aby zawieźli Was na planetę ciastek. Potem to już proste. Musicie znaleźć króla wszystkich ciastek, ofiarować mu szklankę mleka, a on da Wam legendarne, regenerujące się super, hiper ekstra ciastko, które jak ugryziecie, to się odradza i tak w ogółko. I w ten sposób cały czas macie ciastka. Wspaniale! No dobra, ale niektórzy z Was powiedzą, że nie mają już narek, no i mają problem. Ale ja przychodzę z kolejnym, drugim już rozwiązaniem, które jest jeszcze wspanialsze. Wystarczy, że znajdziecie Magdę Gessler. Da Wam ona zapewne do spróbowania jakieś danie, bo, bo ona tam jak, cały czas coś z jakimiś restauracjami robi. Powiedzcie, że jest wspaniałe, ale ciastka są lepsze. I popatrzcie się na ją groźnie. Ona odpowie tym samym. a nie zajcie się z wieści i spojrzeniu bez bazyliszka. Jeśli wygracie, da Wam jedno wspaniałe, regenerujące się ciastko, które w całej galaktyce tylko ona potrafi przyrządzić. Dlatego ich jest tak mało. No dobra, dobra. Niektórzy powiedzą, że nie lubią Magdy Gessler, chociaż ja nie wiem dlaczego. To mam dla Was specjalną ofertę. Zapewne kojarzycie Pompeje. Jest tam taki wulkan wezyłów już. I właśnie tam, jak byłem na wakacjach, ukryłem jedno takie ciastko. Wystarczy wejść do środka wulkanu i tam macie kami. Obok niego ukryte są schody. Schodzicie na dół i macie ciastko. Ale jest jeden haczyk. Jeśli zabierzecie to ciastko. Zoradziłbym Wam szybko uciekać od tego wulkanu, bo się może nieźle wkurzyć. No dobra, dobra, dobra. Przyjmuję do wiadomości, że ktoś z Was może nie lubić lawy i nie chce sobie igrać z wulkanem. Wtedy pozostaje dla Was już tylko jedna, ostatnia, czwarta opcja. Otóż, jeśli zostawicie lajka, like suba, rozsłuchajcie, film istnieje, 0% szansy na to, że przyjdę do Was w święta i osobiście wręczę Wam to ciastko. Więc jeśli chcecie spróbować, to zachęcam. Dobra, jak macie jakieś problemy, piszcie tam w komentarzach, lajkujcie te komentarze, żebym wiedział, co wyrazić z następnego odcinka i widzimy się za Cześć!